Witam Państwa, Robert Heda na kanale Jana Pińskiego, były oficer Agencji Wywiadu, obecnie w stanie spoczynku, z doświadczeniem na pracy na kierunku wschodnim. Ale dziś temat krajowy, oczywiście z odniesieniami do Rosji, z moimi wnioskami nieco smutnymi. Kamiński recydywistą. Oczywiście chodzi o Mariusza Kamińskiego, byłego ministra koordynatora, wcześniej byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Afera goni aferę z udziałem pana Mariusza Kamińskiego w roli głównej. Z afery gruntowej powiązanej z samobójstwem pana Andrzeja Leppera Mariusz Kamiński się wykręcił. Wykręcił go prezydent Andrzej Duda, który ułaskawił go za ten wstrętny, ohydny czyn, jakim jest zawsze policyjna, pałkarska prowokacja. Czy wykręci się z afery Pegasusa? Ziobro, Kaczyński, jako wspólnicy zbrodni, Kaczyński jako dysponent, Kamiński z Ziobrą jako wykonawcy. Chodzi oczywiście o zakup z Funduszu Sprawiedliwości, zakup w ogóle nielegalny, nieuprawniony, zakup tym bardziej tajemniczy, że oprogramowanie ma służyć, miało służyć do łapania szpiegów, zdrajców, sprzedawczyków i przestępczości kryminalnej, tak, przestępców mafijnych, a tymczasem służyło, jak wiadomo, do podsłuchiwania opozycji i wszystkich generalnie osób niewygodnych. Tu wnioski głębsze na temat działania systemu wymiaru sprawiedliwości i sprawności samych służb specjalnych. Od pytań oczywiście, dlaczego to oprogramowanie szpiegowskie zakupiło CBA, a nie na przykład ABW lub Agencja Wywiadu. Również pytanie o dostęp policji, która ma piony zorganizowanej przestępczości, ale także szersze pytanie systemowe o powiedziałbym, nadzór, bo jest to niezwykle inwazyjna, jak się okazuje, metoda i środek zbierania informacji, który powinien być obwarowany kontrolą i licznymi zastrzeżeniami. No dobrze, ale Kamiński wykręca się z tego. O tym porozmawiamy może na koniec audycji, ale przede wszystkim Kamiński musi odpowiedzieć na zarzut o wynoszeniu wiedzy operacyjnej uzyskanej w sposób tajny, wynoszeniu do opinii publicznej, oczywiście przez media, przez pseudomedia i pseudodziennikarzy. Ale wracając jeszcze, musimy spojrzeć do afery Pegasusa na czynnik taki społeczny. Podsłuchiwanym przez pana Kamińskiego jako ostatnie ogniwo tego łańcucha podsłuchów, podglądów, obserwacji zewnętrznej, a więc wszystkich środków, które są w dyspozycji służb specjalnych, dotyczy każdego z nas. Potencjalnie oczywiście, ale nie teoretycznie, tylko praktycznie. W momencie, kiedy państwo lub ja trafimy na celownik pana Kamińskiego, pana Wąsika, to jesteśmy zagrożeni użyciem tego środka, który narusza naszą prywatność, wrażliwe dane, no wiedzę, która nie powinna trafić do opinii publicznej.
Tymczasem mówię o tym w czasie teraźniejszym, dlatego że pan Kamiński ma nadzieję na karierę polityczną i powrót do władzy. Druga uwaga to krzywda ludzka. To jest czynnik wymierny w kodeksie karnym, ale tak naprawdę niewymierny w sensie psychologicznym. Przecież ten człowiek podglądami, materiałami kompromitującymi zniszczył prywatność i opinię tysięcy, jeśli może nie więcej nawet osób, które według niego zawiniły nie państwu polskiemu, nie działały przeciwko, po prostu pan Kamiński wykorzystywał te aktywa operacyjne do zemsty, działań z pobudek zawiści, nienawiści. To tak jakby porównać Pegasusa do złodzieja. Do złodzieja, który kradnie nam kartę bankomatową czy kartę kredytową i używa jej. No i jest to oczywiście naruszenie prawa. Jest to naruszenie naszej prywatności, użycie naszych pieniędzy poza naszą wiedzą. Dlatego takie przestępstwo zagarnięcia danych czy pieniędzy z karty bankomatowej jest traktowane przez kodeks karny jako włamanie i kradzież. I jest karana jednak nie z kodeksu wykroczeń, bo można wyciągnąć na przykład 50 zł komuś, tylko automatycznie z kodeksu karnego. I pan Kamiński w wyniku udowodnionego udziału w aferze Pegasusa, podobnie jak panowie Ziobro i Kaczyński, powinni odpowiadać za wielokrotne włamanie. Także powinien pan Kamiński odpowiedzieć, ponieść odpowiedzialność za wykradanie wrażliwych danych, czyli z ustawy RODO. No dobrze, a co mnie tak skłoniło, aby porozmawiać o aferze kolejnej? Ja powiedziałem, że z afery gruntowej się na razie wykręcił nasz bohater, czy antybohater bardziej. Afera Pegasusa jest w toku dochodzenia. Natomiast najnowszą aferą, która dosłownie na dniach nie tyle wybuchła, co przypomniała o sobie, to jest afera, ja to nazwałem dla siebie ośmiornicy na wzór włoski, czyli działania mafii. Chodzi o blokadę działalności konsorcjum czy też wspólnego przedsięwzięcia spółek Orlen, czyli spółki z decydującym udziałem Skarbu Państwa, i spółki Syntos Michała Sołowowa. Otóż oba te podmioty gospodarcze utworzyły taką spółkę Orlen Syntos Zielona Energia. Spółka zadeklarowała zainwestowanie pieniędzy obu podmiotów w małe reaktory jądrowe. Noszą one nazwę SMR, mają moc od 200 do 300 MW. Same reaktory to jest patent wspólny japońskiej firmy elektronicznej Hitachi i z amerykańskiej spółki General Electric. I sama ta spółka energii jądrowej obu podmiotów jest zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych. Dla nas ważne jest to, że jeśli
koszt klasycznego reaktora jądrowego, czyli budowy bloku energetycznego w oparciu o działanie tego reaktora w tradycyjnej atomowej elektrowni, to jest koszt rzędu 40 miliardów złotych. Natomiast oferta Orlenu i Syntosu opiewa na budowę co najmniej 70 reaktorów, bo tyle wskazał Orlen jako przypuszczalne lokalizacje, za sztukę około 250 milionów złotych i oczywiście nieporównywalnie krótszy czas inwestycji i uruchomienia takiej formy zaopatrzenia w energię elektryczną. Treść tej afery ujawnił tygodnik Polityka, notabene zresztą z którą miałem przez ładnych kilka lat przyjemność współpracować jako publicysta do spraw Rosji, szerzej regionów wschodnich, na wschód od Polski, ale to na marginesie, dobrze wspominam tę współpracę. Natomiast chodzi o to, że inwestycja, czyli działalność konsorcjum Orlen i Syntosu została zablokowana przez negatywną opinię ABW, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na temat realizacji tej inwestycji. Tak naprawdę nie wiemy w dalszym ciągu, o co chodzi, bo oczywiście opinia ABW jest tajna. Co prawda, prawnicy pana Michała Sołowowa wystąpili o odtajnienie treści opinii ABW. I cały paradoks polega na tym, że ta opinia nie jest wiążąca, natomiast jej niewydanie lub negatywna ocena ABW jest decydująca jednak dla całości dalszych zezwoleń biurokratycznych. Dlatego, że właściwą decyzję wykonawczą, zasadniczą, tak zwaną zasadniczą na temat inwestycji, wydaje minister klimatu i ochrony środowiska. Ale bez tej decyzji na taką inwestycję spada bardzo negatywne odium. Możemy sobie włożyć w to negatywne odium wszystko, co nam do głowy przyjdzie. Natomiast jaka jest rola Kamińskiego? Otóż on na podstawie wiedzy operacyjnej z okresu, kiedy był ministrem koordynatora i zlecił jako minister koordynator wykonanie tej opinii przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ujawnia w sposób bardzo dwuznaczny, czy też posługuje się tą tajną treścią ABW w sposób bardzo dwuznaczny, ponieważ publikuje na ten temat opinie szkalujące i dla Orlenu, i dla pana Michała Sołowowa. Zasadniczą kwestią jest, dlaczego ABW wydała negatywną opinię, dlaczego nie została ona ujawniona na prośbę prawników czy też inwestorów. I stąd wypłynął drugi wniosek prawny Syntosu, skierowany do pod adresem Kamińskiego, którego prawnicy Michała Sołowowa wezwali do natychmiastowego zaprzestania naruszania dóbr osobistych konsorcjum polegających na rozpowszechnianiu nieprawdziwych twierdzeń. Pod adresem kierownictwa tejże spółki Orlenu i Syntosu Kamiński napisał w X-ie, czyli w dawnym Twitterze, szereg postów, treści, które zawierają manipulacje. Otóż K oskarża stronę przeciwną o to, że manipuluje negatywną opinią ABW i oparcie się na
tym fragmencie postępowania inwestycyjnego, to jest manipulacja, kłamstwo oraz manipulacja co do obrazu działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na przykład wpis pana Kamińskiego sugeruje, że OSG rozpowszechnia kłamstwa oraz insynuacje pod adresem ABW. Natomiast wypowiedzi K w efekcie jednoznacznie są uważane przez konsorcjum za nieuprawnione i godzące w dobre imię spółki. Mówiąc wprost, Kamiński kłamie i ma usunąć ten wpis. Ale wróćmy do tej opinii ABW, czyli do meritum. Negatywna opinia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zablokowała jakiekolwiek działania konsorcjum, dlatego że ówczesna minister klimatu i środowiska, pani Anna Moskwa, dwukrotnie na wniosek konsorcjum o wydanie wszelkich zgód na działalność odpowiedziała negatywnie, zasłaniając się po pierwsze brakiem dokumentacji, czyli niespełnieniem przez konsorcjów kryteriów urzędniczych czy biurokratycznych, ale po drugie, w tym samym czasie, kiedy na przykład w lipcu OSG, tak skrótowo nazywa się konsorcjum Orlenu i pana Sołowowa, zwróciło się o wydanie decyzji, otrzymało negatywną, a w tym samym czasie pozytywne opinie decydujące o uruchomieniu inwestycji małych reaktorów otrzymał kombinat górniczo-hutniczy Polska Miedź, spółka z udziałem Skarbu Państwa oraz druga spółka Skarbu Państwa, ZE PAK. To jest taki zespół trzech elektrowni państwowych, chodzi o Pątnów w Koninie, o Adamów w Turku, już chyba nieistniejący, i elektrownię Konin. Dlaczego te podmioty dostały, a prywatno-państwowe przedsięwzięcie Orlenu i Syntosu nie? Otóż według polityki, po pierwsze, to jest już druga negatywna opinia dla konsorcjum, dlatego że kolejna, i na tym też polega skandal i działanie na szkodę tejże spółki dokonane przez pana Kamińskiego. Druga negatywna decyzja została potwierdzona przez ABW i złożona kiedy? 6 listopada 2023 roku, a więc 21 dni po wyborach parlamentarnych, kiedy Polską trudno powiedzieć, że rządził. Polska miała taki operatkowy rząd pana premiera Morawieckiego, który działał równo miesiąc i w dobrym obyczaju politycznym na całym świecie, w całym świecie demokratycznym jest niepodejmowanie jakichkolwiek decyzji. Tymczasem minister klimatu i środowiska podtrzymała odmowę wydania w sposób nieuprawniony. Być może formalnie wszystkie warunki zostały zachowane, natomiast ten dobry obyczaj polityczny kazał, by nie podejmować wiążących decyzji o kluczowych dla Polski inwestycjach energetycznych. No ale pani Moskwa nie była wyjątkiem, sądząc po ogromnych transferach finansowych dla ojców Rydzyków, zaufanych fundacji i tak dalej, i tak dalej. I to robili wszyscy ministrowie. Jak to skomentował sam zainteresowany, czyli Michał Sołowow? W wywiadzie dla Forbesa z kolei wskazał, że za negatywną opinią stoi nie ABW jako służba specjalna, instytucja państwa, tylko jeden człowiek.
lobbujący nie wiadomo dlaczego interesy dwóch pozostałych Słówek, czyli tych zespołów elektrowni i KGHM. Cytując pana Sołowowa, Kamiński prowadził tę grę od początku do końca. I teraz uwaga, nawet kiedy nie pełnił formalnie żadnych funkcji. I tu mamy już poszlakę silną popełnienia kolejnego przestępstwa w kodeksie karnym umieszczonego. Wracając do Sołowowa. Miejsca na rynku według inwestora jest dosyć na polskim rynku energetycznym. Wszyscy chętnie się zmieszczą. Przy tym a partnerstwo państwowo-prywatne to są oszczędności z naszej kieszeni. Państwo nie wyciąga z naszej kieszeni pieniędzy, bo ma prywatnego partnera, czyli nasze podatki nie są wykorzystywane na ten cel z naszej kieszeni. Natomiast oczywiście chodzi o zysk, ale nie tylko. Otóż w latach 30. XXI naszego wieku Polska stanie się dziurą energetyczną. Dziurą energetyczną będzie nam brakowało mocy produkcji energii. Jeśli te klasyczne działy jak górnictwo węglowe, węgla brunatnego umrą śmiercią naturalną z powodu klimatu, ale także z powodu wyczerpywania się zapasów surowców energetycznych i trudności w ich wydobyciu, co wpływa na cenę. Natomiast cytując nadal pana Michała Sołowowa, w ocenie OSG, realizując tą inwestycję, pan Kamiński zarzuca, czy też ABW, ale pamiętajmy, że pan Sołowow mówi nie o całej ABW, a o wpływach pana Kamińskiego na tę instytucję. No więc upraszczając, pan K sądzi, że inwestycja będzie przeprowadzona w sposób nienależyty, nie zabezpieczy interesów Skarbu Państwa, w tym spółki Orlen. I pan Sołowow nazywa to manipulacją. W ogóle rodzi się pytanie, dlaczego ABW, oprócz tego, że to atom i energetyka, miesza się w działalność handlową czy finansową dwóch spółek prawa handlowego, nie ujawniając tak naprawdę przyczyn. Kontynuując, no, rodzi się pytanie, na które nikt nie potrafi odpowiedzieć, a które wisi w powietrzu. Czy jest to wynik myślenia działaczy PiS-u i polityków PiS-u zgodny z wizją państwa Jarosława Kaczyńskiego? To znaczy trzymać biznes w łapie, to znaczy mrozić biznes prywatny i kontrolować, bo PiS chce kontrolować wszystko, wszystkie działy życia i każdego z nas osobno. Tylko pytanie, po co? Czy wynika to z polityki? A może wynika to z chęci umieszczenia swoich ludzi przez pana Kamińskiego, swoich podkreślam, na intratnych, lukratywnych stanowiskach w spółce Orlenu i Syntosu pana Sołowowa? I czy przypadkiem problem nie kryje się w tym, że zarówno Orlen, jak i Syntos odmówiły udziału w niewątpliwym akcie korupcji politycznej, a może i w schemacie zwykłym? Tu rola ABW sprowadza się tylko do instrumentu nacisku, bo jest ramieniem państwa, może nie zbrojnym, ale o decydującym wpływie na bezpieczeństwo państwa. To nie ABW, podkreśla Sołowow, sprzeciwia się inwestycji, tylko inwestycji sprzeciwia się pan Kamiński. Być może, podkreślam,
z wyżej wymienionych powodów, a więc PiS chce dorwać się do kolejnego koryta i PiS chce kontrolować kolejną dziedzinę biznesu prywatnego, ale także najważniejszy bodaj ciał gospodarki, czyli energetykę. Sołowow oskarża wprost pana Kamińskiego o to, że nie pełniąc funkcji wydawał opinie i miał dostęp do tajnych dokumentów. I to jest coś, co interesuje nas. To jest człowiek skazany prawomocnym wyrokiem sądowym. Każdy przestępca, jak mniemam, jest skazany z tytułu kodeksu karnego, jest pozbawiony z automatu dostępu do tajnych, klauzulowanych dokumentów. Pewnie tak samo stało się z panem Wawrzykiem w wyniku afery wizowej i tak samo powinno się zadziać z uczestnikami afery Synthos Orlen, czyli z panem Kamińskim, panem Wąsikiem, panem Ernestem Bejdą, byłym szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego i z panem Krzysztofem Wacławkiem, byłym szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kodeks karny, w ogóle to pytanie, jak to możliwe, żeby człowiek, który nawet nie został skazany, ale po prostu przestał pełnić oficjalne funkcje państwowe, czyli nadzoru nad aparatem bezpieczeństwa, miał w dalszym ciągu dostęp do tajnych materiałów i to do wiedzy, która jest nowelizowana w sposób operacyjny pewnie przez ABW. To jest nie do pomyślenia i to jest skandal i to jest przestępstwo. Mówię o tym artykuł 265 kodeksu karnego, czyli artykuł grożący odpowiedzialnością karną za ujawnianie lub wykorzystanie tajnych dokumentów klauzulowanych jako tajne i ściśle tajne. Paragraf pierwszy mówi o tym, że kto dopuszcza się takiego czynu, grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, a paragraf drugi dodaje, że jeśli to ujawnienie odebrały osoby, czy pozyskały w ten sposób wiedzę osoby reprezentujące podmioty zagraniczne, to ta kara z automatu zwiększa się od 6 miesięcy do 8 lat. Prawnikiem oczywiście nie jestem, tym bardziej sędzią i prokuratorem. Natomiast przychodzi mi do głowy Rosja. No jeśli afera przedostaje się do opinii publicznej, jeśli pan K. na podstawie swojej wiedzy wyniesionej, w sensie przenośnym, ale też dosłownym z ABW, CBA, pozwala sobie na publikację na platformie X, no to moim zdaniem chyba pod ten paragraf 1 i 2 artykułu 265 kodeksu karnego podpada. Oceniając motywy Kamińskiego, Sołowow mówi wprost o zawziętym i wycelowanym działaniem na szkodę. I otóż kogo? Obajtka. Te działania mają zniszczyć pupila PiSu, pupila pana prezesa Kaczyńskiego, Daniela Obajtka. Ale też podkreśla pan Sołowow, że są to wypowiedzi i wiedza, która jest wykorzystywana na szkodę Polski. Pan Sołowow podkreśla, że Kamiński nienawidzi Obajtka i tępi go, bo ten nie chciał mu się podporządkować. Z tego samego powodu, zresztą moim zdaniem, pan Kamiński skasował, czy też wyrzucił z obiegu pana Piotra Naimskiego jako pełnomocnika rządu do spraw bezpieczeństwa energetycznego.
Prościej mówiąc, obaj nie chcieli, aby rosła waga polityczna i systemowa pana Kamińskiego i budowanej przez niego frakcji PiS. Jaka to frakcja? Ano to jest frakcja ludzi ze służb, lojalnych nie wobec Polski, tylko wobec pana Kamińskiego. I to jest najciekawsze, bo to jest powielenie modelu rosyjskiego. Modelu Putina, opanowania państwa i gospodarki zrealizowanego przez Putina za pomocą tak zwanego desantu KGB, FSB. Desant to oczywiście plasowanie byłych, obecnych funkcjonariuszy FSB w strukturach największych koncernów po to, aby zbierać tam materiały kompromitujące. Kontrolować w imieniu Putina, nie Rosji, nie społeczeństwa, w imieniu Putina te podmioty, no i oczywiście wyprowadzać stamtąd pieniądze. Tak to się dzieje w Rosji. Ludzie ze służb opanowali struktury państwowe, zresztą nie tylko w gospodarce, ale we wszystkich innych dziedzinach życia, dając Putinowi policyjną kontrolę nad Rosją w każdym wymiarze. I otóż pan Kamiński najwidoczniej zapatrzył się z radością czy z uczuciem spełnienia w ten model Putina i generała Patruszewa. Obaj byli szefami FSB i po prostu ordynarnie go skopiował. Tak, dlatego że buduje wokół siebie frakcję ludzi ze służb, lojalnych osobiście wobec niego, i to nie tylko w PiS-ie, ale także oddziałujących na bezpieczeństwo energetyczne, a jeśli tak, to na biznes, na gospodarkę, na podmioty prywatne, państwowe. Kto ma to w ręku? Może wiele. Ale do tego jeszcze zaraz wrócimy. To jest po prostu, jeśli w Rosji Jurij Felsztyński, dziennikarz śledczy, nazwał takie działanie działaniem, zawłaszczeniem Rosji przez korporację KGB, FSB, no to w tym przypadku trzeba tylko wymienić abrewiaturę, jak mówią Rosjanie. Czyli w miejsce KGB, FSB, włożyć CBA, ABW lub w odwrotnej kolejności. W każdym bądź razie szefem wszystkich szefów jest pan Kamiński w tym układzie, w tym rozdaniu. By słowa pana Sołowowa potwierdza Rafał Kasprów, to jest prezes tej spółki OSG. Te dwie ostatnie literki to Green Energy, czyli zielona energia, który dopowiada, że mówi wprost o politycznej kotei pana Kamińskiego i Wąsika. Zalicza do niej oprócz dwóch wymienionych Ernesta Bejdę i Krzysztofa Wacławka, o których wspominałem. I twierdzi, że z negatywną opinią na podstawie jego artykułu, może tak, wypowiedzi pana Kaspruwa, wynika jedno, że negatywna opinia służb to jest rodzaj mrożenia, mrożenia prywatnego biznesu, zastraszania, mówiąc prosto, tak jak to pan Kamiński w imieniu PiS robił z opozycją, robił z inicjatywami, ze społeczeństwem obywatelskim. Miał wywoływać Kamiński efekt mrożący i go wywoływał. Dotyczyło to także poszczególnych grup zawodowych, prokuratorów, sędziów, samorządowców. Do tego był potrzebny Pegasus. A teraz materiały z Pegasusa, bo odnogą afery są ujawnione przez Onet dane mówiące stenogramy, które potwierdzają, że pan Kamiński podsłuchiwał pana Obajtka z nienawiści i z zemsty. I to jest właśnie etyka działania PiS-u.
Ten efekt mrożący w przypadku spółki Orlenu i Syntosu miał wywołać efekt mrożący w postaci tego negatywnego odium, ale także strachu uczciwych mediów, uczciwych urzędników państwowych, którzy bali się po prostu i pewnie do dziś boją, ze względu na wiedzę Kamińskiego, wesprzeć to przedsięwzięcie lub po prostu zmienić decyzję ABW. Przy tym, jak twierdzi Kasprów, ABW nie dotrzymała formalnych warunków wydawania opinii, ponieważ przekroczyła 90-dniowy termin wydania opinii, przeciągała sprawę, dając pani minister Moskwie pretekst do dalszego przeciągania sprawy i eliminacji Orlenu i Syntosu z rynku małych reaktorów atomowych w Polsce na korzyść KGHM i wszystkich innych konkurentów, którzy się być może też pojawią. W związku z, przepraszam bardzo, opisaną oferą, rodzi się wiele pytań. Tylko że pytania są skierowane raczej pod adresem ministra koordynatora służb specjalnych, pana Tomasza Siemoniaka, oraz pod adresem wymiaru sprawiedliwości, a szczególnie prokuratury, do rozpatrzenia przez sądy, do rozważenia tych pytań przez sądy. Także do Komisji Śledczej w sprawie Orlenu i do Komisji Śledczej w sprawie Pegasusa, bo jak widać, pan Kamiński jest antybohaterem obu komisji. A więc przede wszystkim, dlaczego pan Kamiński ma nadal dostęp do tajnych dokumentów? W związku z tym, co robi w tej sprawie prokuratura i minister koordynator oraz same służby specjalne. Przecież ich dokumenty tajne, czy ściśle tajne, są do dyspozycji pana Kamińskiego. Mogły się dostać w wyniku wyniesienia akt, powtarzam, mogły przez pana Kamińskiego. Wiedzy, którą ma w głowie, ale mogły też i mogą nadal, i to jest największe zagrożenie, wywoływać kolejne afery, jeśli pan Kamiński ma krety. Krety, czyli zaufanych, lojalnych współpracowników, którzy mu tę wiedzę i dokumenty wynoszą na bieżąco. Co robią w takim razie, to kolejne pytanie już do służb. Wydziały Bezpieczeństwa, struktury bezpieczeństwa wewnętrznego, ABW i CBA w sprawie samych kretów oraz faktu wyniesienia potencjalnego, czy też ujawniania wiedzy bieżącej przez pana Kamińskiego. Wracając do tych problemów, ja mogę się oprzeć też na swojej praktyce, ale to są wnioski bardziej systemowe już w tej chwili niż i pytania do pana Siemoniaka i w ogóle nowych władz. Jak działa wymiar sprawiedliwości i jak działają służby specjalne? Otóż problemy systemowe, które ujawniają kolejne afery z udziałem pana Kamińskiego i konsortes, ujawniają problemy systemowe. Problem polega na tym, że polski wymiar sprawiedliwości nie ma specjalnych wydziałów, działów sądowych czy izb sądowych, w której o użyciu takich środków jak Pegasus decydowaliby sędziowie przeszkoleni oczywiście przez same służby, a być może aparat pana ministra koordynatora, którzy byliby w stanie wniknąć w problem przedkładany we wniosku o użycie Pegasusa, podglądu, filmowania czy też obserwacji zewnętrznej.
Ja sam to przeżyłem. Ja sam to przeżyłem, nie będę mówił, bo nie na tym to polega, ale też nie chcę nazwiska ówczesnego ministra, u którego gościłem z wnioskiem. I otóż ten człowiek powiedział, że podpisuje, bo wy wiecie lepiej ode mnie, czy jest uzasadnienie, czy jest potrzeba. To były początki, co prawda, II, III Rzeczypospolitej, ale takie działanie jest praktyką do dziś. Sędziowie ze względów różnych, albo niewiedzy, albo po prostu przeciążenia, szczególnie w Warszawie czy w większych miastach, nie są w stanie wniknąć. Otóż chodzi o odwrócenie tej sytuacji. Trzeba też wzmocnić gwarancje prawne dla osób inwigilowanych. Jest co prawda miękki zapis o tym, że one powinny być zawiadamiane o tym, że są inwigilowane środkami technicznymi, ale to jest w tej chwili przepis raczej martwy. A chodziłoby o to, aby bez szkody dla prowadzonego śledztwa służba, która używa tych środków, powiadamiała obywatela o tym, że jest śledzony. I wreszcie trzecim brakiem systemowym jest nieobecność specjalnej izby sądu, być może na poziomie okręgowym, a być może sądu najwyższego, która badałaby wszelkie zażalenia, skargi obywateli i oskarżenia obywateli wobec służb o inwigilację i używanie środków techniki operacyjnej. Oczywiście z kategorią, że były to działania podejmowane bezprawnie, ich zdaniem, do czego jest potrzebna wiedza, że te osoby były w ogóle inwigilowane, ale też jest potrzebna wiedza z jakich powodów. Taka izba sądu, a właściwie odrębny sąd, istnieje w Wielkiej Brytanii. On się zajmuje wszelkimi aferami w służbach specjalnych, czyli odpowiedzialnością karną służb i funkcjonariuszy, którzy dopuścili się do działania pozaprawnego. I wreszcie właśnie to pociągnięcie do odpowiedzialności za przecieki, za ujawnianie mediom lub osobom nieuprawnionym wiedzy operacyjnej, która może wpłynąć biznesowo, wizerunkowo na reguły państwa prawa. I to jest ogromny problem. I to jest pytanie do ministra Siemoniaka, czy inicjatywy zostały podjęte. To jest pytanie do większości demokratycznej Sejmu. Kiedy pojawi się wreszcie ustawa do spraw służb specjalnych, en bloc lub nowelizację ustaw cząstkowych dotyczących, kierunkowych, dotyczących poszczególnych służb, bo bez tego naprawdę daleko nie zajedziemy w walce z ludźmi takimi jak pan Kamiński, czy też może nie patetycznie walce, ale w pociągnięciu do odpowiedzialności i zapobieganiu podobnej działalności do tego, co robi pan Kamiński. I wreszcie, bo to nie jest tak, wiecie państwo, w służbach, że wszyscy, którzy mają dostęp do informacji tajnych i ściśle tajnych, tak, mają, bo inaczej by w tych służbach nie pracowali. Natomiast to nie jest też tak, że oficer prowadzący daną sprawę, rozpracowanie operacyjne, czy to obiektowe, czy osobowe, obnosi się z tą wiedzą na korytarzach wobec innych kolegów. Nie, reguły są inne. Koledzy, którzy nie uczestniczą w tym, nie mają prawa o tym wiedzieć, a jeśli by taka sytuacja nastąpiła, to przynajmniej w Agencji Wywiadu za moich czasów, oficer natychmiast sam stałby się podmiotem rozpracowania przez strukturę bezpieczeństwa wewnętrznego.
Wreszcie chodzi o to też, aby do jakiego celu zmierza pan Kamiński, ujawniając tajemnicę i szkodząc interesom prywatnego i państwowego biznesu, ale także szkodząc interesom państwa w ostatecznym wymiarze. Oprócz tych pytań kierowanych i wniosków systemowych, cała sprawa jest bardzo prosta. Nie chodzi tylko o, jak mówiono, mandaty deputowanych i rozpoznawalność pana Kamińskiego, czy sympatię wobec pana Kamińskiego, elektoratu PiS, jako człowieka, który rzuca kłody pod nogi obecnym władzom i rządowi premiera Tuska. Chodzi o coś więcej. Przypominamy sobie wszyscy taką sekwencję, kiedy pan Kamiński z panem Wąsikiem, stojąc na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, powiedzieli, że wrócą na scenę polityczną na własnych warunkach. Otóż tymi własnymi warunkami jest, a właściwie jedynym warunkiem jest wiedza. Wiedza klauzulowana jako tajna i ściśle tajna, a więc używanie tej wiedzy do własnej kariery politycznej. Ale ona nie ogranicza się wyjazdem do Brukseli, chęcią wyjazdu do Brukseli. To jest maskirowka, jakby powiedzieli Rosjanie. Pan Kamiński nie sięga też po jedynie władzę w PiS-ie, choć jest to etap. Jest to etap. On ostro gra z przeciwnikami, z innymi tłustymi kotami PiS-u o schedę po emerycie niebawem Jarosławie Kaczyńskim. PiS nie jest monolitem, wszyscy nienawidzą wszystkich, a pan Kamiński jest znienawidzony przez 99% polityków, działaczy PiS-u, którzy się go boją. Czego się boją? Otóż gry na własnych warunkach, czyli kompromitacji przy użyciu czy szkodzeniu przy użyciu materiałów tajnych i ściśle tajnych, czyli wiedzy operacyjnej. To jest jedyny atut pana Kamińskiego, Wąsika, pana Ernesta Bejdy i pana Wacławka, bo oni stanowią, przynajmniej w aferze Synthos Orlen, taki mózg, tylko że ich wizja sięga dalej. Tworzą na wzór putinowski klasyczną ośmiornicę, która koterię, wieżę kremlowską, bo tak to jest nazywane w Rosji, czy frakcję, która ma na celu zniszczenie konkurentów do władzy, ale także rozciągnięcie tych macek w postać grupy gospodarczo-politycznego wpływu, która będzie trząsła Polską. Więc jest to działanie wymierzone w rząd Tuska, we władzę zdobytą przez demokratyczną koalicję w uczciwych parlamentarnych wyborach, a więc coś, co łamie zarówno zasady demokracji, a więc i zasady państwa prawa. Na tym polega plan pana Kamińskiego, żeby szantażować nie tylko PiS, nie tylko tłuste koty konkurentów, nie tylko biznes, ale żeby szkodzić nam wszystkim. I dlatego generalne pytanie do tym razem może pana premiera Tuska albo ugrupowań, szefów ugrupowań wchodzących w skład Koalicji Demokratycznej. Dlaczego pan Kamiński, mimo wyroku sądowego, mimo odsunięcia od wszystkich funkcji, ma nadal ogromny wpływ na partie polityczne, na scenę polityczną szerzej, na gospodarkę, czyli na państwo? Te pytania dla mnie pozostają bez odpowiedzi. Wiem jedno. Pan Kamiński jest recydywistą i to recydywistą wielokrotnie. Dziękuję. To był Robert Heda na kanale Jana Pińskiego.